Siemaneczko, witam serdecznie w kolejnym odcinku ze złomowiskiem. Jedziemy dzisiaj z cienkim złomem. Pada deszcz, kolejny dzień, więc trzeba działać złomowo. Mamy z rozbiórki pralki i tutaj takie jeszcze cienkie złomy. Cieniasz leci dzisiaj. Bercia już czeka załadowana. O, tutaj bardzo dziękujemy dziadkowi Henkowi za wsparcie złomowe. Taki mosiądz dostaliśmy. Siemanderko! A u nas w Sandomierzu pora monsunowa. Już drugi dzień z rzędu. Nieprzerwany deszcz. Nieprzerwany deszcz. Kurczę. Zbiornik już jest tak napełniony, że... Eksploduje. Że eksploduje. Jak już wypatroszona, to jest lekka. Dobra, wstępnie załadowane pierwsze elementy. Teraz tutaj złom taki już w beczułkach. Już jest, już się grzeje, już jest nagrzany do czerwoności. Czeka tylko, żeby go załadować do tej zielonej bestii. Patrzcie, jak paszczę otworzyła. We'll be right back.
Trzymaj tego buta, Bercia, bo jak się tata dowie... Tato, patrz! Ktoś ci buta podwędził. Nie, to jest buta, to weź. Ale tutaj masz fajny gadżet. Teraz się nie używa tych ogrodzeń z tym... Z kolcami? Z kolcami. Także z 20 lat ma ta kolczatka leżała. Niech idzie na, do huty. O. No i dobrze, niech przerobią go na jakiegoś dobrego multiple na przykład. O. Przepisy nie pozwalają grodzić już. Z kolczatką? Z kolczatką, chyba że jest ponad 3-metrowe ogrodzenie. No to takich nie będziemy mieli chyba. No i oprócz cienizny będzie jeszcze aluminium. Tato, czy wszystko jest pozamykane? Komputer, pozamykane. Pozamykane. Szybsze obrody. Kierunek złom. Tak jest, Effendi. Sprawdzimy radar pogodowy, co to się będzie działo tutaj przez najbliższe chwile. No, idzie do nas od Kielc ogromna fala. Fala hejtu? Nie, fala tsunami. Wykorzystujemy właśnie ten czas deszczowy. Trochę szkoda, bo wiśnie na drzewach mokną. Piszczą? Piszczą, no. Zerwij nas, chłopie. Zerwij. Bo już nie wytrzymamy, jesteśmy tak napuchnięte. No, już rozsadza je normalnie. A spójrzcie, tutaj bus jest... Bus jest szukany, posuw. Napuchnięty złomem, posuw. Pada deszcz. Błoto. O, patrzcie, na wykopki, jakby ktoś chciał, to by się po kolana w błocie zanurzył. Niedzielę planowałem. Sylwester na grzyby z mamą. No, jedziemy na grzyby. Ponoć są. Troszkę odpocząć od codziennych spraw. Odstresować się. No trzeba. Chociaż my to się tam nie stresujemy bardzo. No nie, nie, nie. Na co dzień mamy odstresywacz przy wiśniach. Tak, wiśnie, jak się rwie wiśnie, to od razu człowiek lepiej się czuje. Jeszcze jadąc na złomowisko, żeśmy takie gadżety pozyskali. Trzy mopy z rurami metalowymi. Obywatele i obywatelki, jeżeli posiadacie złom gruby, cienki, kolorowy lub średni złom, prosimy o wystawienie go poza posesję. Prosimy o odseparowanie plastiku i drewna. Dokładnie. Sam czysty złom. Powiązany w paczki 10-kilowe. Związany drutem aluminiowym. Ale piec.
Mandero. Jest podsumowanie. 400 wpadły. Dobry zarobek. Jak na cienki złom i aluminium. Ile było? 30 kilo aluminium? 30 kilo aluminium po 4 zł. 120 na samym alu wpadło. 340 razy 80 groszy. 80 groszy już. No, spada cena. Busik pusty, teren oczyszczony, kasa w rękach. Czego chcieć więcej? Trzeba coś zjeść. No i teraz jedziemy na... No na jakąś przekąskę. Może frytki? Na frytki. Może frytki i kebab z Bangladeszu. Tak, no pojedziemy. Trochę trzeba wspierać też lokalne firmy. No jak jest w Sandomierzu, no to lokalne. Nie, no chłopaki dobre jedzenie robią, naprawdę. Ale już nie gadajmy o jedzeniu. Nie. Będziemy jechali teraz rwać wiśnie jeszcze. Więc dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Dzisiaj się trzymajcie ciepło, bo dzisiaj jest zimno. Dzisiaj jest zimno, bo deszcz i wiatr. A jak jest wiatr, to jest zimno. Tak. Do zobaczenia.